Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na szarlotkę z agrestem bez pieczenia. To przepyszne, szybkie i bardzo proste w przygotowaniu ciasto idealne na deser. Kwaskowaty smak agrestu doskonale komponuje się ze słodką bitą śmietaną i biszkoptami, tworząc niesamowity efekt smakowy. Zapraszam do oglądania filmiku. Do garnka wrzucamy opłukany agrest, wsypujemy cukier, wszystko mieszamy i gotujemy na małym ogniu do momentu, aż owoce się rozgotują i powstanie z nich sok. W trakcie gotowania agrest nakłuwamy widelcem. Masę owocową zdejmujemy z ognia, dodajemy galaretkę i całość dokładnie mieszamy, aż galaretka się rozpuści, po czym odstawiamy z ognia i studzimy. Na dnie tortownicy wyłożonej folią aluminiową układamy pierwszą warstwę biszkoptów. Na biszkopty wlewamy zimną, lekko tężejącą masę agrestową i dokładnie ją rozprowadzamy. Na owocach układamy kolejną warstwę biszkoptów. W kolejnym etapie do miski wlewamy schłodzoną śmietanę kremówkę i ubijamy ją na sztywno z cukrem, pudrem i śmietanfiksem. Ubitą śmietanę starannie rozprowadzamy na biszkoptach. Wierzch ciasta obficie posypujemy wiórkami kokosowymi. Gotowe ciasto wstawiamy na kilka godzin do lodówki, aby stężało. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.